Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Summoner's War. I tak, znowu event, kolejny event, ale tym razem dostajemy w nagrodę Scroll SWC 2019. Nie jestem pewien, ale chyba nigdy do tej pory nie było w nagrodę Scrolla SWC, albo był w zeszłym roku, tu pewności nie mam. Jeśli ktoś jest pewien tych informacji, to możecie się podzielić w komentarzu, a teraz tak. Co trzeba robić? Jest napisane Gather points to get a blessed SWC 2019 scroll. Co to oznacza? Zdobywamy punkty. Punkty zdobywamy za wykonywanie różnych czynności wewnątrz gry i za punkty możemy kupić sobie scroll oraz inne rzeczy. Co w tym scrollu się znajduje? Z Ameryki regionu mamy paladynkę ognia, unicorna wody. W zasadzie widzicie to na ekranie, nawet nie będę tego czytał. Jak tak przyglądałem się tym scrollom, to w sumie doszedłem do wniosku, że chyba europejskie są najfajniejsze. Co prawda Asia Pacific też mi się podoba, Ameryka troszkę mniej, ale zawsze jest coś dobrego. W każdym z tych scrolli jakby znajdują się te nadpiątki, takie turbo OP, przynajmniej można by tak je nazwać, bo są użytkowe do wielu rzeczy z gry, a zwłaszcza do PvP. No i są też czwórki, które prawdopodobnie każdy z nas dostanie. Nie ma co się oszukiwać, natomiast tak, scrolle są bardzo ciekawe. I co musimy robić, aby zdobywać punkty? Pierwsze punkty, pierwsze 100 punktów dostajemy za check-in, czyli za wejście do gry. Za samo wejście do gry albo nie, na stronę eventu. Dla bezpieczeństwa wchodźcie na stronę eventu i tu dostaniecie 100 punktów za sam fakt odwiedzenia tego eventu. Codziennie. Następne, 1 energii to 1 punkt, 1 arena invitation to jest 5 punktów, czyli jedno wejście na arenę to jest 5 punktów, 1 dimensional hall energy to jest także 5 punktów, a więc spoko. Collect crystal to jest 1 punkt, summon default 3 gwiazdkowe potwory, czyli przyzwanie do domyślnie 3 gwiazdkowych potworów to jest 20 punktów, summonowanie czwórki wzwyż to jest 300 punktów. Maksymalnie możemy zebrać 500 punktów dziennie, więc nie ma co przesadzać. Co tutaj mam wciśnięte? Jak zdobywać punkty? Czyli maksymalnie możemy za te check-in, czyli za wejście na stronę eventu, za używanie energii, arenę i dimensional hole możemy zdobyć 500 punktów na dzień. Natomiast za zbieranie kryształów możemy zdobyć 5000 punktów maksymalnie. To nie jest ilość na dzień, więc możemy zdobyć 5000 maksymalnie takich punktów. I za przyzywanie 3 gwiazdkowych i 4 gwiazdkowych wzwyż możemy dostać także 5000 punktów, czyli bardzo, bardzo fajnie. A ile punktów potrzeba, żeby zdobyć scrolla? A może jeszcze zanim przejdziemy do samego scrolla, to jest napisane tutaj tak, że osoby, które... jak to jest napisane, for new returning summoners, 500 punktów will be given. Czyli nowe osoby, które dopiero zaczną grać, albo konta powracające do gry, osoby powracające do gry, dostaną 500 punktów za samo wejście na stronę eventu. Także bardzo, bardzo fajnie. Powracające osoby... za powracające konto będzie uznane konto, które nie logowało się pomiędzy 1 października a momentem rozpoczęcia eventu, czyli w sumie nie tak dawno, 17 dni, więc nie jest źle. No i tak, co jeszcze mamy tutaj? Dodatkowy trzeci event za także punkty. Collect World Final Streaming Event, 200 000 views reward. Czyli jeśli odbierzemy w tym wcześniejszym evencie, co omawiałem, 200 tysięcy punktów, zdobędziemy 1000 punktów w tym evencie. Dodatkowo za sam udział w przewidywaniu wyników, za typowanie wyników eventu, za typowanie SWC 2019 wyników, kto zwycięży, kto będzie półfinalistą, kto będzie ćwierćfinalistą bodajże, czy jakoś tak to było. Nie, półfinalista, finaliści i zwycięzca był typowany. Jest 500 punktów oraz za oglądanie World Final Highlight Video będzie także
500 punktów. Tego jeszcze nie mamy dostępnego. Będzie dostępne 26 października. Więc spoko. Możecie tutaj na skróty przejść do tamtego eventu drugiego, jak wciśniecie sobie ten przycisk czerwony go. Ale tak, rzecz, która najbardziej interesuje wszystkich. Za 1000 punktów zdobywacie 100 energii, 2000 to jest 300 tysięcy many. 3000 punktów to jest 100 kryształów. 5000 punktów to są 3 mistykale, 7000 to jest Awakening Force, czyli bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś nie wie. Tym zwojem przebudzacie postać. Nieważne, czy macie na nią jakby rzeczy, surowce i tak dalej. Nie, po prostu przebudzacie. No i za 10000 punktów macie Blessed SWC Scroll. Blessed w nazwie daje nam tego blessinga summonu po prostu w samym scrollu, czyli jak użyjecie tego scrollu, zawsze macie wybór z pomiędzy dwóch przyzwanych potworów, więc jest także bardzo fajnie. I co tutaj mamy dla osób, które zdobyły scroll? Mogą wysłać nowym lub powracającym graczom prezent, czyli coś takiego jak już było przedtem. Także fajna rzecz, miejmy nadzieję, że ludzie będą chętnie wysyłać. Ostatnio wysyłali dosyć regularnie, wystarczyło napisać na czacie, że proszę wyślijcie mi prezent, bo widziałem takie akcje i momentalnie dostawali ludzie prezenty. I co tu mamy? Zdobądź nagrody bazując na potworach przyzwanych z tych scrolli. Czyli tutaj jest liczba, znowu wydaje mi się oszukana troszkę, bo nie wydaje mi się, żeby aż milion osób użyć miało SWC 2019 scrolla, chyba że liczą się te kupione z pakietów, ale to także nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek miało się wydarzyć. Oczywiście ta liczba jest odrobinkę oszukana, przynajmniej tak mi się wydaje, i finalnie i tak wszyscy dostaniemy tą nagrodę, prawdopodobnie, chyba że nas Come2Us troszkę oszuka, ale raczej, tak jak ostatnio mówiłem, pewnie dostaniemy. Jakby wychodzę z tego samego założenia. Tak czy siak, mam nadzieję, że event troszkę wyjaśniłem, bo w sumie nie chciałem nawet go nagrywać, ale dostałem dwa zapytania, że czy mógłbym nagrać, bo nie bardzo jest jasne, jak zdobyć ten scroll, także proszę bardzo, możliwe, że przyda się większej ilości osób, a tymczasem mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że widzimy się na sobotnim streamie, który tak odbędzie się. Jeszcze informacja na pewno pojawi się na fanpage'u, o której godzinie dokładnie wystartujemy. Co jeszcze? Jeśli macie scrolle jakieś i chcielibyście, żebym przyzwał wam coś fajnego, to piszcie mi na maila. Informacja pojawiła się już na fanpage'u, także zapraszam was tam bardzo serdecznie, a tymczasem to tyle. Pa, pa!